pana wicepremiera Jarosława Gowina. Panie premier, szanowni państwo, nauczanie się tego w 2016 roku najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to po pierwsze ustawa. Spotykamy je na dwóch obszarach. No przede wszystkim wypowiedziach skierowanych do Polaków, do swoich rodaków. Oraz wystąpieniach, które padły z ust Jana Pawła II na forach międzynarodowych, bo to trzeba też brać pod uwagę, a może nawet przede wszystkim. On mówił o Polsce tam, gdzie niewiele mówiono o Polsce. Oczywiście też trzeba tu przypomnieć, że w tych wypowiedziach Jana Pawła II skierowanych do Polaków nie zawsze musiało padać słowo duma. Święty Jan Paweł II, gdy nawiązywał trzeba w swoich wystąpieniach trzeba walczyć o Polskę. Widzicie państwo, jeżeli ktoś zakręcił po żydowsku, ktoś zakręcił, to teraz trzeba walczyć czasem ogniem i mieczem nawet, widzicie państwo. To nie jest łatwe, jak daleko zaszły sprawy, że posprzedawano w sposób dyplomatyczny, jako zrobili to, że zrobili to złodzieje pod krawatem stocznie polskie, kopalnie chcieli pozamykać. No to trzeba się rwać do roboty, to nie jest bajka. Najgroźniejszych totalitaryzmów, znaczy faszyzmu i komunizmu, no. Nie tylko nie ulegli złowrogim wpływom, tak. Ale przede wszystkim pozostali sobą, zachowując całkowicie swoją tożsamość. Trza do przodu, czasem może w stresie, czasem może w nerwach, co świadkowie Jehowy powiedzą, że człowieku, bądź człowiekiem do końca. No ale tutaj nie ma tych świadków Jehowy, no to więc właśnie. Mohery zwykle są agresywni i nerwowi, ja to rozumiem też, ale wiecie państwo, taka nonszalancja, albo agresja, działanie za wszelką cenę, to zdradza no, narody, że są proste, że jeżeli są wojownicze, tak jak Rosja, że mówią, że to są narody takie na pograniczu nawet barbarzyństwa, jak się zachowuje Putin, państwo zobaczcie. Chociaż on mówił, że jemu tam na terytoriach nie zależy, on nie chce się dogadać. No, że nie będą panami sumień swoich poddanych. Działo się to w tym czasie, gdy w krajach Europy Zachodniej obowiązywała okrutna zasada cuius regio, eius religio. Czyja władza tego religia, a więc poddany nie mógł wyznawać innej religii niż jego pan. Gdy to się weźmie pod uwagę, widać jasno, jak bogatą treść wyrażają te trzy słowa. Polska zawsze wierna. One rodziły i pogłębiały w Polakach dumę z polskości. Jan Paweł II, będąc na Jasnej Górze, przypominał z dumą Polakom, tutaj zawsze byliśmy wolni. A w Gnieźnie w 1979 roku, podczas spotkania z młodzieżą, mówił o wspaniałym dziedzictwie ducha, jako o wspólnym dobru wszystkich Polaków i skierował do młodych słuchaczy gorącą prośbę. Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. W 1997 roku w Rzymie do uczestników pielgrzymki narodowej Polaków Jan Paweł II mówił tak. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. W tym samym roku w Poznaniu, gdy zapraszał młodych ludzi do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu, dał im taką radę.
roku 2016. To jest styl papieża. Ci, którzy pamiętają ze spotkań bezpośrednich, to wiedzą, że tak mówię. Jak pojedziecie do tego Paryża, tak mówię, to wszystkim mówcie, my jesteśmy z Poznania. My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła. Od Mieszka i Bolesława Chroplego. Z kolei przemówienie wygłoszone w polskim parlamencie w 1999 roku, Jan Paweł II mówił, trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej sięgającej XV wieku historii polskiego Sejmu przy ochlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 maja. Z kolei Jan Paweł II, występując publicznie na różnych forach międzynarodowych, również dawał wyraz swojego poczucia dumy z własnej ojczyzny i dokonań Polaków. Dzieci i młodzieży, które będą korzystały z tej... W przemówieniu do przedstawicieli katolickich uniwersytetów świata w Rzymie w 1979 roku Jan Paweł II wspomniał, że papieski rocznik na rok 1978 wymieniał go jeszcze jako członka kongregacji wychowania katolickiego, w której dokładnie poznał problemy ludzi, nauki i nauczycieli akademickich. Zachował między innymi w pamięci swoje uczestnictwo w różnych międzynarodowych spotkaniach, jakie odbywały się w Polsce. Jestem przekonany, że polscy naukowcy... Jednakże najpiękniejsze świadectwo swojego poczucia dumy z bycia Polakiem złożył Jan Paweł II w paryskiej siedzibie UNESCO w 1980 roku. Panie premier, szanowni państwo, za Ministerstwem Edukacji Narodowej intensywny... poczuciu tej dumy głębokiej. Pracowity rok. Jestem synem narodu i kolejne trzy, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, tak zwanym sześciolatku, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on uczy się w szkole, pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. W 1982 roku na Uniwersytecie w Lizbonie w przemówieniu do przedstawicieli świata nauki mówił Jan Paweł II, obowiązkowe darmowe tak, uniwersytet jest obecny w moim życiu poprzez dozgonną wdzięczność za to, co otrzymałem i za to, co mnie samemu pozwolił oddać, nade wszystko w Krakowie. Jest on obecny w moim życiu również jako tęsknota. Wzmocniony nadzór pedagogiczny, co zaskutkowało odpowiedzialnością za wspólnie prowadzone szkoły. Profesora uniwersyteckiego. Wprowadziliśmy mechanizm odwoływania. W przemówieniu wygłoszonym w 1982 roku na Uniwersytecie w Padwie Jan Paweł II przypomniał, że z Polaków uczelnie te ukończył między innymi Mikołaj Kopernik i dodał: powodem wielkiej radości dla mnie jest także to, iż mogę podkreślać relacje Uniwersytetu Padewskiego z moją ojczyzną. Jednocześnie zlikwidowaliśmy test po szóstej klasie. Poczynając już od XIII wieku, przeprowadziliśmy debatę ogólnopolską, mówił papież, wielu polskich studentów przebywało w Padwie założeń do prawa w prawowych czasach i później przygotowywała dla Polski liczny zastęp lekarzy. Filozofów, przyrodników, matematyków, że zależy nam na bezpieczeństwie, osób powoływanych na odpowiednie proszę państwa, tutaj trzeba już na świecie, które tę usolność umieć rozszyfrować jako ten system cały faryzeński. Była klasa faryzeuszy i to tak daleko odeszło od zasad Bożych, że oni w stanie byli ci faryzeusze zamordować Syna Bożego Jezusa. Diabeł się nimi posłużył tak, że można było odwrócić bieg historii, w sensie takim, że człowiek archangiel, światły, biały przyszedł, a oni go zamordowali. Obcymi językami. Pokazaliśmy Bóg dosadnie i przekonująco mówić o swojej dumie z Polski. W tych wypowiedziach nie spotyka się sformułowań szablonowych czy stereotypowych, bo mówił zawsze z potrzeby serca.
Należy stwierdzić, że Jan Paweł II formował Polaków. O papieżu trochę, no wiecie państwo, no nie zaszkodzi, bo Warszawa jest moherowa, ale o swoich nie chcą gadać. Cudze chwalicie, swego nie znacie, no to nie zostaniecie konserwatorami powiedzmy. I wytrwałym ambasadorem Polski i Polaków, zarówno w kraju, jak i w Europie oraz na innych kontynentach. Dokonywał tego jako profesor uniwersytetu, jako metropolita krakowski, jako kardynał, ale w najszerszym zakresie jako papież. W 1991 roku na Jasnej Górze odbyły się 6 Światowe Dni Młodzieży. W spotkaniu temu przewodniczył papież Jan Paweł II, który te dni ustanowił, jak pamiętamy. U stóp wałów jasnogórskich i w innych miejscach zgromadziło się wtedy 1,5 miliona młodzieży. Papież na tych młodych ludzi przybyłych z różnych stron świata długo patrzył, promieniował radością, nic nie mówiąc. Wraz z innymi biskupami znajdowałem się w bliskiej odległości od Ojca Świętego. I wtedy przypomniały mi się słowa takiego starego polskiego powiedzenia: nie trzeba słów, żeby wiedzieć, że to jest duma. On tę swoją dumę opowiadał także poprzez swoje zachowanie, poprzez gesty, także i twarzy. Według najnowszych danych CBOS-u blisko 60% społeczeństwa jest dumnych z bycia Polakiem. Najrzadziej, bo tylko 38%. Wyrażają tę dumę młode osoby. Najczęściej czynią to osoby starsze, to jest powyżej 65 roku. To jest aż 71%. Podjęty przeze mnie temat zasługuje na pogłębienie i poszerzenie, choćby w publikacji książkowej, opartej na odpowiednich badaniach. Takiej publikacji, która mogłaby się stać praktycznym przewodnikiem w pracy nad poczuciem dumy, zwłaszcza na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, a przede wszystkim z myślą o młodzieży. Autorzy piszący o relacjach Jana Pawła II z Polską podkreślają, że ojczyzna była jego siłą i atutem. Żył Polską, dlatego był dumny z polskości. Tą dumą dzielił się szczodrze z innymi. Na koniec dziękuję, że ojciec rektor, założyciel przypomniał te trzy słowa: bo honor, ojczyzna. Ale co chcę podkreślić przy tej okazji, bo wywołał taką myśl u mnie, że trzeba tutaj oddać naszym żołnierzom, że uratowali sztandar z tym napisem: Bóg, honor, ojczyzna. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, gdy chodzi o historię naszego narodu. Bóg zapłaci za to przypomnienie i także przypomnienie, że jest z czego być dumnym. Jak to tak w sumie pozbieramy, zastanowimy się, to rzeczywiście mamy dużo takich punktów odniesienia, takich sytuacji, takich osiągnięć, które po prostu budują w nas coraz głębszą i serdeczną, z wdzięczności serdeczną dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za przybliżenie nam tego aspektu dumy z bycia Polakiem w ujęciu świętego Jana Pawła II, tego, że ojciec święty Jan Paweł II formował Polaków do dumy z ojczyzny, o czym także, to już na marginesie powiem, przypomina nam nieopodal stojąca świątynia, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Jeśli ktoś z obecnych nie był jeszcze, to zachęcamy do odwiedzenia. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego referatu. Poczucie dumy z wierności prawdzie.
Ten referat wygłosi pan redaktor Witold Gadowski, który od stycznia 2007 roku do stycznia 2009 roku był dyrektorem krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej. W 2010 roku był dyrektorem TVP1. Od września 2016 roku jest autorem i gospodarzem programu Łowca Smoków w TVP1. Współpracuje z Tygodnikiem w sieci. Jest autorem dwóch książek publicystycznych, Lokal dla awanturnych i Krew nie woda. A sam o sobie na swojej stronie napisał, że uważa się za dziennikarza, reportera opisującego rzeczywistość taką, jaka ona jest. Bywa pisarzem, poetą, autorem piosenek, zajmuje się także filozofowaniem i publicystycznym opisem otaczającego go świata. Stara się być niezależny i prawdomówny. Panie redaktorze, bardzo proszę. Księża biskupi, ojcze dyrektorze, szanowni państwo, których widok mnie bardzo onieśmiela, pozwólcie, że kilka słów postaram się jakoś przekazać od siebie, choć zwykle jest to dla mnie dosyć trudne, bo jestem nie od przekazywania rzeczy od siebie, tylko od przekazywania świata przez siebie, a to spora różnica. Więc zacznę od utrzymania się w tematyce bajkowej. Ksiądz ojciec dyrektor wspomniał piękną bajkę Kryłowa, to ja przypomnę ze słowa innego bajkopisarza, biskupa Krasickiego. I w jednej z bajek padł cytat, który wydaje mi się być bardzo ważny dla dziennikarza. Lepszy na wolności kąsek ladajaki, niżli w niewoli przysmaki. I myślę, że jeżeli taki cytat będziemy sobie mieli w duszach, to będzie po prostu z polskim dziennikarstwem dobrze, bo myślę tak o dziennikarzach. A jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktoś zarzuca środowisku Radia Maryja i Telewizji Trwam, że jest niedemokratyczne, to proszę zauważyć. Wystąpił ojciec dyrektor, wystąpił ksiądz biskup i naraz występuje robotnik dziennikarstwa. Chciałem państwu, ponieważ zastanawiałem się nad tym, jak mówić o prawdzie, przypomniałem sobie, że kiedyś napisałem opowiadanie i nieskromnie przytoczę kilka zdań z tego opowiadania. Opowiadanie miało taki bardzo obrazoburczy zamysł, bo zastanowiłem się nad tym, co byłoby, gdyby do naszych czasów dożył ksiądz Jerzy Popiełuszko. Gdyby nie zginął wtedy, miałby już ponad 60 lat, kim by dzisiaj był? Czy byłby w pierwszym szeregu fetowanych przez establishment, czy też nosiłby szarą sutannę proboszcza jakiejś zapomnianej parafii? I przypomniał mi się ksiądz Adolf Chojnacki. Ksiądz Adolf Chojnacki, organizator bohaterskiej głodówki w Bieżanowie, w krakowskim Bieżanowie, niezwykłej odwagi kapłan, który zmarł w zapomnieniu. I dlatego chciałem go właśnie przypomnieć w tym opowiadaniu, bo opowiadanie nosi tytuł Na parafii w Juszczynie. To była ostatnia parafia, w której posługiwał bohaterski, wspaniały ksiądz Adolf Chojnacki. Ja tam pozwoliłem sobie to zrobić, umieściłem księdza Jerzego. I w opowiadaniu pada taki cytat, który chcę przytoczyć. Ksiądz Jerzy zabrał się do wygłoszenia na porannej mszy o 7 rano kazania do kilku osób, które przyszły do jego kościółka w Juszczynie. Chciałem was zapytać o prawdę. Głos Jerzego brzmiał czysto i wyraźnie, nie przeszkadzał mu w tym nawet rzężący mikrofon. Prawda jest głupia, nie idzie na układy, jest niekulturalna, nie ma dobrych manier. Prawda jest bezczelna i wywołuje emocje. Prawda nie wybacza i nie folguje. Prawda nic nie daje, nie ułatwia, nie dostaje prestiżowych nagród. Prawda często nie daje spać, rwie włosy na głowie, milczy, gdy trzeba pocieszyć. Prawda nie toleruje, nie ucieka, nie chowa głowy w piasek. Prawda nie pisze wierszy, nie bawi się z filozofami w kotka i myszkę. Jerzy urwał.
kościele słychać było jedynie świszczący oddech starego Bartłomieja. Prawda przeżyje o chlebie i wodzie. Wyśpi się w piwnicy. Prawda nie zna litości. Prawda wygarnia w oczy, bez ostrzeżenia, bez troski. Prawda w człowieku bywa nieludzka. Prawda nie da się lubić. Trudno się z nią zaprzyjaźnić. Prawda jest tak blisko, że czasem nienawidzisz jej jak własnej żony. Ona mieszka w każdej bruździe twarzy, żłobi zagony na czole. Prawda jest losem, twoim i moim. Jest nami, choćbyśmy się siebie wyrzekli na wieki. Prawda jest powietrzem i wodą. I tak naprawdę tylko one istnieją. Cała reszta jest marną imitacją. Tylko prawda jest interesująca, bo tylko ona mówi nam o Stwórcy. Jesteś prawdą. Nie potrzebujesz lustra, aby żyć. Jerzy zmęczony oparł się na ołtarzu. Tak pozwoliłem sobie napisać słowa kazania, które nie zostało wygłoszone, ale które chciałbym, żeby kiedyś brzmiało w uszach wielu ludzi zajmujących się przekazywaniem prawdy o świecie, a ludzi, którzy są dziennikarzami. I wtedy, przygotowując się trochę do wystąpienia przed Państwem, zadałem sobie pytanie, jak w myśl tego, co myśli o świecie dziennikarski establishment i celebryci, miałby wyglądać materiał o Panu Bogu. Materiał dziennikarski o Panu Bogu. Jak dziennikarz powinien postąpić, bo przecież dziennikarz nie może mieć poglądów. Byłoby naganne, gdyby dziennikarz przed zrobieniem materiału zadeklarował, że wierzy w Boga. Więc co dziennikarz powinien zrobić? No, udać się na wywiad do Pana Boga, ale potem na równych prawach udać się na wywiad do szatana. Udzielić mu tyle samo miejsca, co Panu Bogu. I taką prawdę przekazać odbiorcom. Tak wygląda sztuka dziennikarska w myśl salonów Warszawy, Krakowa, Gdańska i innych miast, ale przede wszystkim tych. Dziennikarz nie może mieć poglądów. Bardzo ciekawe. Następna prawda, która wbijana jest studentom dziennikarstwa w większości uczelni w Polsce, to prawda będąca w istocie nieprawdą, że prawda leży po środku. Prawda w ogóle nie leży. Prawdę trzeba złapać, za nią trzeba biegać. A dziennikarz uważa, że po prostu pójdzie tu i tu i znajdzie prawdę, bo ona leży i czeka na niego. Nie leży, nie leży. Media stały się w naszym świecie narzędziami reklamy, propagandy i taniej rozrywki. Powtarzamy tak. To oczywiście w różnych miejscach. No na to liczą. Studenci z BUF-u. Takich robotników te media potrzebują. Media nie potrzebują myślących dziennikarzy. Ale czy na takie media my powinniśmy się zgodzić? Czy powinniśmy machnąć ręką i powiedzieć, no taki jest świat, tak wszystko się zmienia, wobec czego media takie muszą być? To w takim razie po co dziennikarze? To może lepiej sprawni prestidigitatorzy. Bo prawdziwy dziennikarz sprawia kłopoty. Zadaje pytania o prawdę właśnie. A każde pytanie o prawdę rodzi drżenie łydek wydawcy. Bo wydawca dobrze wie, skąd wyrastają mu nogi. Kto mu płaci. Więc wydaje mi się, że mówienie dziś o dziennikarzu to mówienie o dwóch rzeczach, które są niesłychanie istotne. O tym, że dziennikarz musi być pokorny wobec prawdy, wobec świata, wobec tego, o czym ma opowiadać. I musi być pełen szacunku wobec ludzi, którym to będzie opowiadał. Wobec publiczności. Nie jest prawdą, że ciemna masa wszystko kupi. I nie jest prawdą, że nasi odbiorcy, jak stwierdził jeden z bardzo fetowanych dziennikarskich celebrytów, są coraz durniejsi i przekaz musi być coraz głupszy. Państwo pewnie oglądaliście w internecie tą wypowiedź, więc nie będę nawet kalał Państwa uszu nazwiskiem tego dziennikarza. Przepraszam, nie dziennikarza, celebryty. Jeżeli pokora, to jednocześnie odwaga.
bo pokora nie znamionuje kładzenia uszu po sobie. Pokora wobec świata to odwaga wobec tych, którzy chcą zmienić mój przekaz. I tutaj znowu przyszedł mi do głowy cytat, który powinien brzmieć w duszach dziennikarzy. Cytat brzmi: cały mój strach powierzyłem Bogu, bo tylko On na to zasługuje. Jeżeli dziennikarz czegokolwiek się boi, to niech zmieni profesję. Bo nam nie potrzeba dziennikarzy trzęsących łydkami. Nam nie potrzeba dziennikarzy robiących za podstawki do mikrofonów. Nam nie potrzeba dziennikarzy pieczeniarzy. Jest ich zbyt wielu. Zbyt mocno zakazili ten zawód. Jeżeli mamy odbudować wiarę w dziennikarstwo, jeżeli mamy odbudować szacunek wobec dziennikarzy w społeczeństwie, to muszą się pojawić ludzie mocni, twardzi, sprawiający kłopoty i odważni, ale jednocześnie nie liczący na karierę, bo dziennikarz to nie celebryta. Dziennikarz nie może być celebrytą. Jeżeli staje się celebrytą, staje się pańskim pieskiem. A pański piesek to nie dziennikarz. Jest pytanie o nagrodę za tak postawione standardy. No i na to pytanie znakomicie odpowiada Zbigniew Herbert, że nagrodzą cię za to chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku, a Kornik napisze twój uładzony życiorys, tak jak stało się z samym Zbigniewem Herbertem, o którym dziennikarze pewnej gazety chcieli opowiadać tylko w jeden sposób i chcieli skłamać nawet jego życiorys, posługując się jego bliskim. Na koniec chciałem powiedzieć rzecz ludzie, banalną, którzy tak kłamią, kręcą, to należy uważają sobie się za bardzo inteligentnych, przed oczami, kiedy kłamanie, kłamstwo, inteligentne, że tak naprawdę to nie ja jestem ważny. Inteligentne, no uchodzi, jest to, uchodzi za wielką mądrość. W tym świecie. Także wiecie Państwo, więcej tam się ucz. Taką w tym buwie. Ucz się w tym buwie więcej. Przekazać ludziom niezaburzony obraz zjawiska, o którym chcę opowiedzieć. I nieprawdą jest, że polska publiczność nie interesuje się światem, że polska publiczność nie interesuje się wartościami, że polska publiczność nie interesuje się Bogiem, nie interesuje się tym, jaka jest wrażliwość ludzi w świecie w kwestiach etycznych. To wszystko nieprawda. Taki redukcjonistyczny sposób patrzenia na polską publiczność narzuciła nam Gazeta Wyborcza i Telewizja TVN. Jeżeli my się na to zgodzimy, to rzeczywiście pora zmienić zawód. Ale ja jestem coraz większym optymistą, bo coraz więcej spotykam na swojej drodze w Polsce młodych dziennikarzy, którzy mają za nic mity salonu Adama Michnika i Mariusza Waltera. I daj Boże, aby to rosło. Dziękuję bardzo. Dziękuję nie tylko za wygłoszenie referatu, ale obu prelegentom także za dyscyplinę czasu. Dzięki temu mamy więcej czasu na dyskusję, dlatego zapraszam teraz zarówno księdza biskupa, jak i pana redaktora tutaj do stołu prezydialnego. Proszę zająć miejsca i bardzo proszę, jest możliwość zadawania pytań naszym prelegentom. Poproszę, tutaj panów już są z mikrofonami. Ojciec dyrektor pierwszy. Tak? Pan się zgłaszał tam pierwszy, tak? Pana poproszę. Prosimy zawsze o przedstawienie się i krótkie zadanie pytania. Bardzo proszę. Nazywam się Bocheński. Chciałem króciutko odnieść się do wystąpienia Jego Ekscelencji biskupa Lepy. To mnie poruszyło niezmiernie i myślę, że nas wszystkich, że młode pokolenie jest stosunkowo niewiele zainteresowane dumą, polskością, mało przywiązane. Wy
wydaje mi się, że tu jest taka przestrzeń znakomita, a niewypełniona, żeby rozbudzić dumę z dokonań... Także dzisiaj konferencja jest, proszę Państwa, dla prostaków z WW.